Rozmawiamy z Maciejem Sulenckim przed jego trzecim występem na zawodowych ringach. Macieko, powiedz nam, jak minęły Ci przygotowania do występu w Olsztynie? Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Ostatnie 3 tygodnie spędziliśmy trenując na fortach Bema na Legii. Dużo sparowaliśmy, tarczowaliśmy. Wcześniej byliśmy między innymi w Cytniewie na obozie. Ja tam się przygotowywałem bardziej pod galę w Międzydrach, gdzie boksowałem u Tomka Babilońskiego. No tak to jest ten sezon z treningu, sparingi. No i mówię, ostatnie 3 tygodnie to głównie opierało się na sparingach, tarczy z trenerem, biega. Z kim sparowałeś? Głównie z Piotrkiem Wilczewskim, z Darkiem Sękiem i z Norbertem Dobrowskim. Jeszcze tam kilku było sparing partnerów, trochę się tego przebijało, więc było z kim sparować. Po swoim drugim występie chyba nie byłeś do końca zadowolony. Myślisz, że teraz będzie lepiej? No na pewno inaczej troszeczkę psychicznie podejdę do tego pojedynku. Nie ukrywam, że w tamtej walce troszeczkę chciałem urwać głowę swoim przeciwnikowi, no co mi kompletnie przez to nic nie wychodziło. No teraz na samej scenie dobry boks, techniczny. Na luzie podchodzę bardzo psychicznie do tego wszystkiego, no i mam nadzieję, że będzie to lepiej wyglądało niż w Międzyzdrojach. Liczysz na nokaut? Nie, wychodzę, żeby boksować. No jeżeli wyjdzie nokaut, no to bardzo fajnie, ale mówię, no jak się nastawia człowiek na nokaut, no to raczej nie wychodzi. Trzeba wyjść, boksować, robić swoje, nokaut przyjdzie sam. A masz jakieś informacje odnośnie swojego rywala, czy raczej to będzie niespodzianka dla Ciebie? Niespodzianka. Kompletnie jest mi anonimowy mój przeciwnik. Nawet nie mogę znaleźć jego walk na żadnych stronach internetowych, na YouTubie. Kompletnie anonimowy przeciwnik. No muszę wyjść robić swoje, no nie ma co patrzeć się na przeciwnika, co prezentuje. Trzeba wyjść robić swoje, boksować. Dzięki za wywiad. Dziękuję bardzo.